Dzisiaj moim gościem i waszym gościem również jest Tomasz Buczek. Cześć Tomku. Cześć, witam serdecznie. W pewnym momencie stwierdziłem, fajnie by było połączyć te dwie rzeczy, czyli tą pasję do piwowarstwa z tym dzieleniem się wiedzą. No i tak mi wyszedł projekt, jak zrobić piwo, robimy degustację, opowiadamy o piwie, pokazujemy, jak to piwo w domu można zrobić, czyli bardziej pokazujemy sprzęt. Jest na to trend. Myślę, że ogólnie jest trend na powrót do rzeczy, które są domowe. I to nie tylko mówię o piwie, ale też o winie, o nalewkach, o chlebie, o jakichś alternatywnych sposobach parzenia kawy. Muszę nawiązać do tej pandemii. Myślę, że ona w pewnym sensie też nas popycha jako społeczeństwo do szukania takich alternatyw, prawda? Jeżeli mamy stać w sklepie, w kolejce przed sklepem, bo ilość ludzi ma być taka, a nie inna w tym sklepie, to my sobie zastanawiamy się, kurczę, może lepiej byłoby na przykład zrobić te przetwory samodzielnie, może lepiej byłoby te nalewki zrobić, może to piwo zrobić samodzielnie. Widzę, rozmawiając z ludźmi, że jest bardzo duży trend na powrót do czegoś takiego zrobionego samodzielnie. Poznajmy jeszcze twój drugi brand, czyli MyVOD, tak? Tak. MyVOD to jest de facto narzędzie, za pomocą którego bez wiedzy technicznej można zbudować własny serwis czy własną platformę do sprzedaży kursów online, kursów wideo. Mamy naprawdę bardzo różnych klientów. Mamy na przykład szkoły jazdy. Czyli elki tak zwane, które sprzedają kursy dotyczące na przykład konkretnego miasta, jak w tym mieście się poruszać, żeby zdać egzamin. Mamy trenerów personalnych, którzy uczą po prostu rozwoju siły fizycznej, mięśni w warunkach domowych, robią to w formie kursów wideo. Mamy na przykład jogę, szkoły jogi, szkoły tańca, no, mnóstwo różnych klientów, którzy tworzą swoje szkolenia, swoje kursy, swoje materiały wideo czy programy treningowe. Co według Ciebie powinni robić przedsiębiorcy, żeby skutki tego kryzysu, z którym teraz sobie przyszło nam się zmierzyć, będą jak najmniejsze? Dla mnie wyjście na przykład do ludzi, porozmawianie z innymi przedsiębiorcami albo w ogóle z innymi ludźmi, czy wyjście na przykład do lasu i przemyślenie pewnych spraw jest super fajną rzeczą, bo mnie to odrywa od codzienności. Jeżeli na przykład pracujesz w biurze przez cały czas, to moim zdaniem, jeżeli chcesz znaleźć rozwiązanie, to wyjdź z biura. Jeżeli na co dzień nie pracujesz w biurze na przykład, tylko w domu, to wyjdź z tego domu i poszukaj jakiegoś rozwiązania, zacznij szukać, ponieważ nasz mózg ma tą tendencję, że się przyzwyczaja do pewnych miejsc, sytuacji, sposobów funkcjonowania, jakby buduje automatyzmy. Jeżeli my przerwiemy te automatyzmy, to jest nam dużo łatwiej znaleźć jakieś rozwiązania.